Cześć, witajcie. Słuchajcie, lato, pięknie słońce świeci, a ja mam iPada, który, słuchajcie, był bardzo długo nieładowany. Już otworzyłem go wcześniej, żeby wam nie zatruwać czasu. Chyba, że ktoś będzie potrzebował pomocy, to pomogę jak otworzyć, ale są filmiki na ten temat. Słuchajcie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że on został bardzo głęboko rozładowany i bateria w nim siedzi. Tu jakiś tam mamy model jego 32 giga, prawda? Co by nie było, w każdym bądź razie, słuchajcie, bateria siedzi. No i teraz tak, co zrobić? Musimy mieć, słuchajcie, na pewno ładowarkę. No ja mam akurat taką grę Opera, która się sprawdza bardzo dobrze. Musicie dogrzebać się przede wszystkim do baterii. Nie musicie jej demontować. Natomiast ja już tu wyciąłem sobie dziurki. Mamy tutaj, słuchajcie, dwa ogniwa. Litowo-jonowo, oczywiście polimerowe. I problem jest taki, że one zostały bardzo głęboko rozładowane i się tablet w ogóle nie chce uruchomić. Problem jest jaki? Pojawia się jabłko, które miga. Po podpięciu do komputera jest tylko mignięcie ekranu, nie ma niczego. Nie włącza się, jeżeli podłączymy jakiś duży zasilacz wysokoprądowy, to tylko miga jabłko w kółko. Więc słuchajcie, w 90% świadczy to o tym, że bateria została bardzo głęboko rozładowana. No i teraz tak. Może się okazać, że jeżeli podłączycie pod inteligentną ładowarkę taką baterię, to ona się niestety włączyć nie włączy. Z tego względu, że na tych ogniwach napięcia nie ma. One, można powiedzieć, mają 0 albo powiedzmy tam jakieś niewielkie napięcie. Jeżeli ustawimy w ładowarce tryb na ładowanie baterii litowych, to jest bardziej jak pewne, że nie rozpoznając napięcia, nie uruchomi się. No i teraz od razu powiem wam jedną rzecz. Gdybyście mieli takie ogniwa tego typu, one są połączone równolegle obydwie do siebie. Wygląda to w ten sposób, że dwie są spięte do kupy. Myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Po tej stronie mamy tutaj biegun, słuchajcie, dodatni, biegun ujemny. Czyli możemy sobie dowolnie podłączyć to ogniwo, czy to ogniwo, one się i tak obydwa wraz ładują. Ogniwo dodatnie, ogniwo ujemne. I to samo jest tutaj, możemy sobie tutaj plusa złapać, tu powiedzmy minusa, jest to bez różnicy. No i dobra, no i teraz wam wytłumaczę taką rzecz. Włączamy naszą ładowareczkę. Nasza ładowarka się uruchamia, dobra. No i co musicie zrobić, żeby się nasza ładowarka zechciała obudzić? Musimy ją przede wszystkim wyłączyć z trybu baterii litowo-jonowych na jakiś akumulator, na przykład niklopo-kadmowy. No i zapinamy, słuchajcie, baterię do ładowania. Nie musimy jej demontować, nie musimy jej odpinać od tableta, czy od powiedzmy tego iPada, czy iPoda, co byśmy nie mieli. Ale podłączyć się niestety musimy. O, no i mamy, słuchajcie, podpięte dwa bieguny. Włączymy sobie naszą ładowarkę. W tryb ładowania ona rozpozna i jakieś tam, słuchajcie, ładowanie się zacznie. Także ładowanie jakieś mamy rozpoczęte. Prąd mamy w automacie ustawiony. No słuchajcie, to idzie dosyć szybko nawet. Chyba strzelił jakimś pikiem krótkim, ale mamy. Już słuchajcie, mamy 2 V. No przy takim napięciu na pewno się iPad nie włączy ani nic, ale z tego co widać, to prąd pobierany jest na pewno duży, natomiast ładowarka daje to. Ten prąd dosyć mały. I w tym momencie, jeżeli przełączymy to na tryb baterii litowej, zaraz. Może się uda. Polimerowa, ok, pół ampera ładowanie. Mamy 2 V. Coś tam już podbitego napięcia. Ale to jest napięcie poniżej granicy, czyli przy tym napięciu się nam urządzenie włączyć nie powinno, czyli ten iPad czy iPod, co by nie było.
No, ale słuchajcie, ładowanie się nam rozpoczęło i jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, czyli tam coś z tych baterii będzie, natomiast prąd pobierany ogólnie przez ładowarkę jest na tyle duży, że on się tylko restartuje, włącza, wyłącza, włącza, wyłącza. 7 sekund świeci logo jabłko, potem bodajże chyba ze 2 sekundy jakoś tak, a tak pi razy drzwi strzelam. Wygasza się i później znowu startuje, także tak jak widać tutaj to ładowanie leci, ale i tak jesteśmy poniżej progu dopuszczalnego, jaki bateria może zejść w dół. Natomiast w trybie manualnym, słuchajcie, z pół ampera mamy tylko 220 mAh puszczanych na baterię. Ale jest dobrze, bo ładowarka już się nam zechciała uruchamiać. Jeżeli byśmy teraz tutaj pomiar zrobili na tych tutaj pinach, to słuchajcie, mamy to samo zasilanie co tutaj na tych. Także nasze urządzenie się ładuje. A ja w międzyczasie powiem Wam jedną rzecz. Słuchajcie, jeżeli byście otwierali panel tego typu, to jest akurat jedynka. Przechylamy guziczkiem, jesteśmy na dole. Otwieramy go. No i słuchajcie, co mamy. Tutaj to jest stykowy pin. Mamy, słuchajcie, taśmę jedną do wypięcia. Druga taśma od czujnika. I trzecia taśma już od dotyku, tutaj taka potężna. Także uważajcie, bo to mamy tak wszystko pospinane po jednej i po drugiej stronie. Na pewno musimy jedną z dłuższych taśm wypiąć, żeby nam łatwiej było, i później odpinamy te krótkie tasiemki, żeby czegoś nam tutaj nie zerwać. Otwiera się bez niczego, nie potrzeba, żeby otworzyć tableta, nie potrzeba, no mówię tableta akurat z przyzwyczajenia, nie potrzeba specjalistycznych narzędzi. Wystarczy boki rozginać, tylko że boki rozginamy od lewej strony w prawą, dlatego że jak się przypatrzymy dobrze, ząbki sztywne, stałe, odstające są tutaj po stronie, tak jak widzicie, tu jest home, po stronie prawej, czyli te prawe stałe ząbki zostają, a blaszki tego typu, o te blaszki, które są, one są zrobione już dookoła tutaj tej matrycy, dlatego musimy te blaszki tutaj w tych dokładnie punktach porozginać i się nam otwiera. No ale dobra. Wracając do tematu ładowania, bateria się powoli zaczyna regenerować. Pół ampera już mamy pobieranego prądu i 8,2 V. Także słuchajcie, jak się bateria podładuje, w późniejszym etapie się spotykamy i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ale wydaje mi się, że coś z tego będzie. Także póki co na razie czekamy. No i spotykamy się ponownie. Bateria dalej się ładuje, tak jak widać. A napięcie tutaj mamy, słuchajcie, minęło 20 minut. Prąd ładowania 50 mA. No i napięcie, słuchajcie, mamy już 3,3 V. Generalnie do 4,2 powinno dojść spokojnie. Natomiast słuchajcie, bardzo ważna kwestia, którą od razu poruszę za pamięci. Jeżeli akumulator macie bardzo głęboko rozładowany, to nie dajcie na niego dużego prądu ładowania. Z tego względu, że bateria zrobi się gorąca, ciepła, no i straci pojemność. A bateria litowa, jeżeli jest rozładowana głęboko, to i ona teoretycznie się nie powinna uszkodzić, chyba że naprawdę już jest trup. Natomiast proces ładowania powinien polegać na długim ładowaniu małym prądem. Tak jak tu widzicie, to napięcie sobie skacze bardzo powoli do góry, mimo że prąd pobierany jest 50 mA. No i przez minutę czasu można powiedzieć, napięcie niewiele wzrosło, ale to dobrze świadczy o baterii, że ona jednak ten opór stawia. Przywarta nie jest na pewno, natomiast na pewno tu mamy już według tego górnego licznika 169 jednostek już się naładowało. Także jest dobrze. No i dobra, niech się ładuje dalej, spotykamy się później. No i spotykamy się po pół godzinie od podpięcia. Słuchajcie, mamy napięcie 3,45 V po pół godzinie ładowania. No i słuchajcie, co zrobimy? Jedną próbę. Wtyka zasilająca, jeżeli chcemy wiedzieć, czy ono rozpoznaje prawidłowo już baterię, czy się chce ładować, to słuchajcie, co robimy. Zapinamy to do ładowania i obserwujemy, czy coś się nam dzieje, czy nie. No i słuchajcie, drastycznie napięcie zaczyna wzrastać.
czyli tablet, czyli iPad rozpoznaje prawidłowo baterię i zaczyna ją już większym prądem sobie ładować, jak te 50 mA, te 500 mA. Wypinam wtyczkę. Wtyczka wypięta. O, proszę bardzo. I napięcie automatycznie spada w dół, ale to dobrze. Niech się ładuje małym prądem, duża bateria pożyje. No i dobra. Czekamy dalej. No i wracamy do naszego zagadnienia. Mamy czas ładowania godzinę 20, mamy już prawie 4 V. Teraz spokojnie możemy sobie przejść na ładowanie naszym kabelkiem tu. Napięcie zaczyna wzrastać, więc możemy sobie spokojnie odpiąć nasze kabelki. I bierzemy się za składanie naszego wyświetlacza. Także zaklejamy to, co mieliśmy oderwane. Składamy wyświetlacz i włączamy. I spotykamy się za chwilę. No i okej, mamy tasiemki podpinane. Bateria zaklejona. No i słuchajcie, robimy próbę. Co nam to w ogóle da? Zapinamy wtyczkę. Wtyczka wpięta. Dobra. I co mamy? Mamy jabłuszko. Voilà. Jeżeli tylko nie zgaśnie, to znaczy, że będzie wszystko działało. Zaraz poczekajmy chwilę. Poczekajmy chwilę. No, na razie jest bardzo dobry efekt, super. Jabłuszko świeci. Jabłuszko świeci. No i super. No i słuchajcie, mamy, działa. Bateria rozpoznaje. Procent ładowania jest 2%, także słuchajcie, działa. Działa nasze urządzenie, także słuchajcie, jak filmik się komuś przydał z regeneracji baterii, ładowanie po całkowitym rozładowaniu, to słuchajcie, łapeczka w górę, subskrypcję możecie sobie włączyć. No i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Kliknęło mi się, nie, wyłączył się ekran. Zaświecimy go jeszcze raz. No jest ładowanie, dalej jest, słuchajcie, bateria była przy niecałych 4 V, dlatego ładowanie jest ok, ale w tym momencie wszystko nam działa. Super. Dobra. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia.